Nic z tego. Wracaj tu, Drami. Hoss, nie. Baxter? Nie poznałem cię. Widziałem tylko, że się bijecie. Ty to potrafisz przywalić. Dlaczego chciałeś go stłuc? Wiesz, co zrobił? Co takiego? Kradnie nasze drewno. Nie drzewa, tylko pocięte belki. Wracaj tu i tłumacz się. Chciałem naprawić sobie ogrodzenie. Chyba nie można go za to winić. Zobaczymy, co powie twój ojciec. Oddam pieniądze, jak tylko jakieś zdobędę. Przysięgam. Wezmę to na siebie. Jak sobie chcesz. Ja tylko tu pracuję. Baxter. Nikomu ani słowa. Jestem ci bardzo wdzięczny. Nie ma sprawy. Dobrze, że zająłeś się gospodarstwem. Ciągle przy nim pracuję. Jak miałem kopać te dołki? Świetnie kopiesz. Bonanza. W rolach głównych. Poborca podatkowy. Hey, Jock. You that tired? Aż tak się zmachałeś? Yes, sir, I'll tell you, Jock. Tylko tak dalej i będziesz miał piękną zagrodę. Robię to wszystko dla Sally. Serio? Słońce jej doskwiera. Od kiedy tak jest? Od jakichś 3 tygodni. Właśnie idzie. Czyż nie jest słodka? Nie mogę się doczekać rebaka. Chyba już niedługo. Lepiej dokończ to ogrodzenie. Gdzie belki? W stodole. Są bardzo ciężkie. Za rok Sally zacznie się ścigać. Zbinie na niej niezłą fortunę. A co będziesz robił, zanim to się stanie? Różne rzeczy. Dobrze wiesz, że pracy się nie boję. I to jak? Mógłbym też zawsze pożyczyć lub zarobić na sali. Skusiłbyś się? Masz farbę? Zostało trochę z zeszłego roku. Chciałem odmalować dom, ale przez pracę nie było kiedy. Może byłoby liznąć te belki, zanim tatko je zobaczy. To kapelusz Hossa. Hoss! Witam pana.
Dzień dobry. Nie może tu podejść. Cześć, tato. Więc tu byłeś. Obiad już wystygł. Szukaliśmy pana. Pomagałem Jockowi. Rozumiem. Sam by sobie nie poradził. Pamiętasz o moich zawodach? Jasne, nie zapomniałem. Jedźcie już, jakoś was dogonię. Powodzenia, Joe. Na razie. Jock? Oh, Jock. Howdy, Miss Henry. Witam. Świetnie pani wygląda. Dziękuję. Trzeba zebrać zakłady za Sally. Już się zakładasz? Blefowałem. Zabierz 6 wołów i zapłać podatek. Zapomniałem. Lepiej to zrób. Jasne. Niedługo wrócę. Jeśli dostaniesz dobrą cenę, kupisz mi coś? Co tylko zechcesz. Tylko nici. Naczepek. Mnie też słońce już doskwiera. Wiesz, co zrobię? Kupię ci gotowy. To bardzo miłe. Może kiedyś da mi 3 synów, takich jak ty, Adam i Joe. Zbiorę bydło. Może zobaczę Joe'ego na zawodach. Biegnij. Gatling jest niepokonany. Przydałby mi się większy kapelusz. Jeszcze wygram. Nie jest takim konem. Forsy pan w tym kapeluszu nie schowa. Pańskie bydło czeka w stajni. Dziękuję. Nie zakładam się już, póki Sally nie wróci do zdrowia. To pańska żona? Klacz. Proszę pana, pożyczy mi pan 2 dolce? Wygrał pan 120. Po co one panu? Kupię jej czepek. Klaczy? Żonie. Jest przepiękny. Dziękuję. Kiedy Sally wróci do zdrowia, zacznę ci kupować same jedwabie. Wiem, kochanie. Ładny czepek jej kupiłeś. Co jest? Nie dostałeś dobrej ceny? Przegrałem je w zakładzie. Co? A podatek? Co miałem zrobić? Sally nie może się teraz ścigać. Pójdziesz do pracy. Oto co zrobisz. Nikt mnie nie zatrudni. Przekonamy się. A może twój ojciec? Pomogę ci znaleźć posadę w Virginia City. Nie mogę stracić gospodarstwa, tylko ono mi zostało.
Ale nie powinienem ci tak przeszkadzać w pracy. Już sobie idę. Załóż najlepsze ciuchy, ja się umyję, a potem jedziemy do miasta. Jack Henry? To nie ja. To jakaś pomyłka. Nie możesz się ukrywać. To komornik. Chodzi o podatek. Wszędzie cię szukam. Chciałem znaleźć pracę. Tak się składa, że mam jedną dla ciebie. Słucham? Jaką? Sam nie ogarniam już wszystkich przedsiębiorstw. Ktoś musi mi pomóc przy poborze podatków z domów i ranch. Ile pan płaci? $60 miesięcznie. Najpierw musi spłacić długi, ale może zatrzymać 2% pobranych podatków. Umowa stoi. Chwileczkę. Sally się zmarnuje i nie chce być z dala od Helen. Ale gotówka się przyda. Jeśli jestem potrzebny, wezmę tę posadę. Tylko się do niej przyłóż. Nie zawiedzie się pan. Chodź, dam ci listę domów, które masz odwiedzić. Co dziś robiłeś? I kto rozciął ci wargę? Wpadłem na miotłę. Tak, tylko pytam. A twój policzek? Zaciąłem się przy goleniu. Doszło do bójki? Nie. Ale zaraz chyba dojdzie. Pytałem z troski. Szukałem posady dla Jocka Henry'ego. Jest na zewnątrz. Co on tu robi? Wpuść go, zje z nami. No i znalazłeś mu robotę? Tak, i to dobrą. Witam pana. Proszę wejść, zrobiłem śniadanie. Bardzo chętnie. Witaj, Jock. Kiedy zaczynasz pracę? Zacząłem skoro świt. Nie przeszkadzaj, liczę. Czy? Co?
Nie wiem. Gdzie pracuje? Co to za robota? Pomaga Hartowi. To komornik i poborca podatkowy. Jest pan winien skarbowi państwa $1,647.95. $1,647.95. Chwila, moment, panie Henry. Co to ma znaczyć? W zeszłym roku zapłaciłem niecałe 400. Widocznie pan Hart coś przeoczył. Ja biorę 2%, więc jestem uważniejszy. Zapłaci pan teraz? Nie ma mowy. Tatku. Wiem, co pan o mnie sądzi, ale zmieniłem się. Właśnie dlatego najpierw przyjechałem do pana. Z wdzięczności. Z wdzięczności? Dziękuję, Hobson. Musimy porozmawiać. Proszę po kolei. Mallory? Ty pierwszy. Jock Henry ma czelność żądać ode mnie $15,000. To nie do przyjęcia. Ufam swojemu asystentowi. Skoro tak, pójdę z zażaleniem do niego. To wspaniałe kury, ponoć najlepsze w mieście. Bo tak jest. Ile mają jaj? 97. Właśnie tyle naliczyłem. 97 pisklaków. Słucham? To jajka. Nie, żywe zwierzęta. Podobnie jak ponad 200 już wyklutych. Dave zawsze przymykał na to oko. Mamy taką umowę. Nie chcę słuchać, że mój szef jest oszustem. Ty wstrętny pokurczu. Nie waż się tak o nim mówić. Tam jest ten bandyta. Brać go! To on. One wszystkie go ścigają? To moja żona. Co tu się dzieje? Wie pani, co zrobił pani mąż? Mój Jock? To najmilszy... Czyżby? A kto zajmuje się u państwa jajkami? Nie ma żadnych, bo nie mamy kur. Zagroda jest pusta i będzie tak, aż urodzi się dziecko. Kos? O co tu chodzi? Jock walnął nam ogromne podatki. I posłaliście za nim żony? Owinę ci ten sznur wokół szyi. Wiem, że mój mąż pracuje od niedawna. Jeśli pani uraził, wiem, co robię. Pewnie. I chowasz się za spódnicą żony. Proszę dać mu spokój. Opodatkował nasze nienarodzone pisklaki. Tylko się nie wykluły, ale żyją. Może dowiemy się, czy pierwsze było jajko, czy kura. Jak możesz go bronić? Spójrz, jak musisz się ubierać.
Ale od słońca chroni mnie śliczny czepek. A za rok obiecał mi drugi. Jedwabny. Pewnie z tych podatków. Pomóżmy Ellen i zlinczujmy go. Nie pozwalam. Wydrapię wam oczy. Widzicie, coście zrobiły? Spokojnie, kochanie. Myśl o dziecku. Nie przejmij się. Teraz akurat ma rację. Przepraszamy. Przyślemy doktora. Nie chcę. Chcę tylko, byście nas zostawili. Dobrze, chodźmy. Wygrała pani, pani Henry. Zapłacę ten przeklęty podatek. I co, tato? Jesteśmy bogatsi niż myślałem. Czyli dobrze wyliczył podatek? Tego nie powiedziałem. Więc jednak policzył wszystko dwukrotnie. Także nienarodzone cielęta i kurczaki. Załatwię to. Poradzimy sobie razem. Nie mamy wielkich szans. Ja do niego przemówię. Nie byłbym taki pewien. Zwłaszcza teraz. To typ cierpiętnika. Jak to? Jest słabowity, nie pracuje. A takim jak Ellen jest go żal. Chcą mu pomóc. Zakochują się. Wychodzą za takiego i biorą wszystko na siebie. Kocha go, to fakt. Najgorsze jest to, że gdy zdobywają pieniądze lub władzę, praktycznie tracą głowę. Co można zrobić? Nie mówić z nim o tym otwarcie, bo wpadniemy jak cielak w bagno. To co? Trzeba go przychytrzyć. I tak powinniśmy postąpić. Niech no pomyślę. Zaczekaj. Jack, honey? Zapomniałeś obiadu. Me? Eat lunch out of a paper bag? Mam jeść z torby? Nie zapominasz, kim jestem? Spójrz na ten dom. Przeniesiemy się do takiego w mieście. Dziecko ma dorastać na ulicy? A co z Sally? Zamieszka w stajni. Urodzi tam źrebaka? Będzie miała godną opiekę. Ale to sporo kosztuje. Pieniądze nic nie znaczą. Czyż nie jestem poborcą podatkowym? Kochanie, idź piechotą. Potrzebny mi dziś powóz. Oczywiście. Kiedyś będziemy mieli dwa. Wynajmę jakiś w mieście. Źle się dzieje, Sally. Trzeba coś z tym zrobić. Co za niespodzianka, pani Henry.
Może pani jeździć? Musiałam, to bardzo ważne. Porozmawiajmy. Wszystko w porządku? Coś złego stało się z Jockiem. Miał wypadek? Gorzej. Zmienił się. Jest innym człowiekiem. Zauważyłem. Był taki słodki i miły. I zawsze był przy mnie. Teraz nie wiem nawet, gdzie bywa. I to nie wszystko. Wielu go znielubiło. Chwileczkę. Cieszyłaby się pani, gdyby nie miał tej pracy? Dałoby się go przekonać, żeby ją rzucił? Pomogę pani. Proszę wejść. Porozmawiamy przy herbacie. Chętnie się napiję, ale zbytnio nie mogę chodzić. Oczywiście. Hobson zaparzy herbatę. Zaraz wracam. Joe. Yeah, pa? Where's Hoss? Gdzie Hoss? No. Na zewnątrz. Mógłby się nie zgodzić ze względu na Jocka. Chyba nie. Pozwolił, żeby emocje wzięły nad nim górę. Co zrobimy? Pamiętasz tego gościa, z którym ścigaliśmy się w Carson City? Leciał jak błyskawica, ale pokoju nie było widać, co potrafił. Jock uwielbia wyścigi. Gatling nawet nie ruszy z miejsca. Przebiegły jesteś. Dzięki. Kup tego konia. Za każdą cenę? I tak wlepią nam wielki podatek. Biegnij. Wiem, jaki z ciebie intrygant, ale tak długo ci to jeszcze nie zajmowało. Ładne masz mniemanie o ojcu. Gdzie wczoraj byłeś? Słucham? Nie odpowiadaj pytaniu. Coś się święci. Jest ktoś w domu? Patrzcie, kto przyjechał. Hoss? To pani Henry. Wejdź do niej. Czemu ja? To twoja przyjaciółka. A ja nie skończyłem jeść. Wygląda na zdenerwowaną. Tak sądzisz? Przynajmniej przyjechała na czas. Nie chcę cię kłopotać, ale Sunny ma bóle, a Jock wyjechał. Zostałam sama i ktoś musi mi pomóc. Biedna Sunny. Oczywiście. Dziękuję. Faktycznie strasznie z ciebie intrygant. To jeszcze nic. Jedźmy do miasta. Lecę po konie. Tego chudego proszę opatulić, bo się przeziębi. Wiele od niego zależy. Nie bój nic. Pomogę mu. A ja wezmę pieniądze.
Stoicie tak już kwadrans, zdecydujcie się. Chyba jestem gotów. Ile stawiasz? $1,000. $2,000. Nie, wystarczy 1,000. Niech będzie. Zakład stoi. Omówmy strategię. Niezły zwierz, prawda? Przepiękny. Ben? To marna szkapa. Ni do wyścigów, ni do pracy, ni do powozu. Sporo za niego dałem. Ma się ścigać z Gatlingiem. Zawsze ktoś w taką wierzy. Gotowi się na nią wykosztować. Kosztowało mnie 500 i zamierzam wygrać. Nie jest wart 5 dych. Postawiłem 1,000. I ty masz się za znawcę? Podniesie pan stawkę? Nie, to sprawa osobista. Słyszałeś, Hopsing? Chciałbym zobaczyć, jak Gatling przegrywa, ale ta szkapa jest bezwartościowa. Ty masz być poborcą? Możesz się założyć. Co byś postawił? Dobrze mi płacą. $60. To grosze. 720 w rok też byś tak nazwał? To już prędzej. Strach cię obleciał? Zaczekaj. Nie zrobiłbym ci tego. Ja tam nie mam skrupułów. Słowo się rzekło. W rzeczy samej. Przyjmuję zakład. Dobra. Na miejsca. Ah, Miss Henry. Dziś porodu nie będzie. Na pewno? Widziałam, jak wygrzebała dołek w ziemi. Tak? Nie chciałbym, by Jock tego nie widział. Pojadę po niego. Nie znajdziesz go. Bez obaw. Wciąż krąży między domami. Wszystko będzie dobrze. Ciepłą wodę, szybko. Nie chcemy kolejnego podatku, więc lepiej wygraj. Wyprzedzę go w trzecim okrążeniu. Postaraj się. Albo przegrasz $720, albo my je przegramy. Połowa jest twoja.
Trzeba wygrać. Będzie dobrze. Urodzisz najładniejszego źrebaka, jakiego widziałaś. Ciemnego, jak ty. Z długim ogonem. Gdzie ta woda? Wszystko będzie dobrze. Skoczę tylko po wodę i zaraz wracam. Tylko spokojnie. Wody, zaraz zacznie rodzić. Pani Henry? Pomóż mi. Zagotowałam wodę, ale chyba będzie potrzebna mnie. Już tego nie odwlekę. Wezwę lekarza. Nie ma czasu. Wszystko będzie dobrze. Urodzi pani ślicznego bobasa z długim ogonem. Sally mnie wzywa, tylko spokojnie. Pośpiesz się. Dwa porody w jednym dniu. Niezły wynik. Już jestem. Przyjmuję zakłady. To ostatnia okazja. Podzielimy się. Ty stawiaj na chudego, a ty na Gatlinga. Będzie dobrze. O co chodzi? Mówiłem, że wrócę. Zaraz wyjdą zza zakrętu. Przynajmniej Gatling. Dawaj! Gatling jest szybki. Niedobrze. Gatling prowadzi. 20-1. Słyszeliście? Stawialiście na Gatlinga. Aż żal tych pieniędzy. Zwiększymy stawkę? O twoją pensję za całe 2 lata. Stoi. Spokojnie. Z panią Henry wcale nie jest lepiej. Bądź dzielna. Muszę lecieć, ale zaraz wracam. Nie ruszaj się stąd. Idę tylko na chwilę. Hoss, szybko! Dawaj, synku. Dawaj, synku. 21-1. Na co czekacie? Ty postaw na... Albo wiecie co? Ja postawię wszystko na Gatlinga. O co chodzi? Już jestem. Sally mnie woła. Biegnę do stodoły. Niewiele tu poradzę. Zaraz wracam. Po co mnie wołasz?
Jeśli masz robić, nie krępuj się. Pani Henry zaraz znowu mnie zawoła. W życiu tyle nie przegrałem. Należy się okrągły 1000. Jak nazywa się ta klacz? Mówię jej Clementine, ale chyba od tej pory będzie łamaczką serc. Mało zabawne. Nie smućcie się. Też przegrałem. Połowa jest moja. Dzięki. Nie uciekaj, zaraz wracam. Spokojnie. Gdzieś ty był. Zbierałeś podatki, gdy rodziły ci się bliźnięta. Ładny z ciebie ojciec. Ojciec? Mam bliźniaki? Sam zobacz. Tylko cicho, mogą spać. Jest tylko jeden. Gdzie drugi maluch? Gdzie go schowałeś? Leży w stodole. Tam nie można trzymać dzieci. Nie spodziewałem się. Bardzo ładny źrebak. Jestem z ciebie dumny. A mój chłopak jest taki przystojny, że nazwę go Hoss. Nie przesadzaj, Jock. Chyba się rozpłaczę. Też tak sądzę. Ale mamy kłopot. W rzeczy samej. Wiszę ci pensję z całego roku? Z 2 lat. Słucham? Przegrał zakład. Jeśli będzie pracował, odda mi pensję. A jeśli nie?
Mam rzucić pracę? Ależ skąd? Mówię tylko, że nie postawiłeś gotówki. Jednak gdybyś nie pracował... Chciałbym, ale pan Hart mnie potrzebuje. Ellen także. Cały dzień jesteś w pracy, a zwłaszcza teraz powinieneś być przy niej i przy dziecku. Tak sądzisz? Tak. Pan Hart i tak mówił, że to posada tylko na chwilę. Że jak? To po co cała ta intryga? Dzięki. Nie ma za co. Ściągaj kapelusz. To na dziecko. To dla Ellen. A to na źrebaka. A pan, panie Hoss? Miałem już swój wkład. Nie wątpię. Zaniosę to pani Ellen, posprzątam i zrobię obiad. Dobrze.